Ja już widzę, mam na twarzy barwy wojenne. To dobrze. Bo czeka nas walka. Szczególnie jak będziemy zjeżdżać to. Wibracje. A nie mam pomysłu. Czemu to tam nie chce spasować? Pieruństwo. Siema. Z tej strony Fiflak Farmer. Trochę się zagalopowałem i zapomniałem, że przecież prowadzę kanał i zacząłem otwierać bez was. Ale poprzychodziły mi paczki. Wkład filtra paliwa. Dziwny. WFS Włocławek. Nie wiedziałem nawet, że we Włocławku robią filtry. Oczywiście na Allegro, żeby przesyłka była za darmo. To jeszcze szczotki druciane dobrałem. Bo to się zawsze przyda. Można wyciągnąć. O. Szczotka druciana z granitu. Niestety ze sprzęgłem wyszła lipa. Wyszła lipa. Nie wiem, czy to jest prawda, czy mnie trochę wyciulali. Bo to było najtańsze sprzęgło na internecie. Za 1000 zł kompletne. Ja mówiłem, już nie pamiętam. Czego to było sprzęgło? To holenderskie bynajmniej. I jak kupiłem, to w poniedziałek do mnie napisali, że przykro, ale to było ostatnie sprzęgło na magazynie i okazało się, że jest uszkodzone i przepraszają, ale go nie wyślą. No i wyszła dupa. Bo Fiflak dzwonił, kombinował, szukał. Nie ma. W tych pieniądzach to już w ogóle nie ma. No i niestety. Albo stety. Musi być luk. Oryginalny luk. Cały docisk i dwie tarcze. No i nie wyjdzie 1600, tylko 2800. No ale co zrobić? Taka sytuacja, nie będę ściemniał. Także jak ktoś się nastawił, że sprzęgło zrobi za 1600, to niestety nie zrobi. To jest bez łożysk oporowych. No ale przynajmniej wejdzie oryginał. Takie jak było, przynajmniej z tej firmy co było. Bo na pierwszy montaż też szedł luk. To człowiek może będzie spokojniejszy. A z tym gościem co gadałem, o, kawa to były sprzęgła. To mówił, że z tą kawą. Mówi, no zakładają to ludzie, ale czasem to sprzęgło nie chodzi tak jak ma chodzić i ciężko go ustawić potem, chociaż przychodzi ustawione. Więc może człowiek więcej zapłaci, a może zrobi lepiej, a może ta kawa by chodziła. O, tak godo, bo godo. On też miał tą kawę, ale ta kawa wychodziła powiedzmy 2300, 2400 i już to olałem. I nie byłaby na już, tylko za tydzień powiedzmy. Tutaj mamy łożysko oporowe. Nie będę otwierał. Bo nie mam na to czasu dzisiaj. Dzisiaj mam robotę z bydłem, bo ojca nie ma, na wakacjach jest. Więc dzisiaj sobie ogarnę byki na spokojnie. A jutro od rana zaczniemy działać. O, i to chodzi ciasno. No, to chodzi ciasno. Aż smarł byłaś. Dobra. Ciekawostka jest taka, że sprzęgło jest przykręcane na 6 śrub do koła zamachowego, a oryginalne na 12, ale chłop powiedział, że po prostu takie sprzęgła teraz produkują i już no. Nie wiem, no ja się nie znam. Wolałbym jakby było na 12.
Otworzymy. Delikatnie. W ogóle nie chodziło mu to, że to starego typu było na 12 przykręcane, a teraz nowego typu, że na 6 jest przykręcane i to pasuje ten rozstaw. To są te sprężynki. Do łapek od łożyska oparowego. Od sprzęgła po prostu, nie? Kurde, jaki pas dali nawet. No za te pieniądze. To jakby mogło być inaczej. No i te blaszki już są już ładne. No, dalej śruby. Niby to już jest ustawione gotowe, no. Zobaczymy, zobaczymy. I dobre. Nie ma czasu na renóweczkę dzisiaj. Idę ogarniać byki. A, jeszcze tarczę zobaczymy. Wydaje się takie samo. Look. 380 tarcza. A to już powiedziałem, ceny sprzęgła są tarczą. Suwmiareczka, suwmiareczka. A widzicie w kolejnym dniu. Mamy już wszystko. Prawdopodobnie mamy wszystko. Kapkę się nie mogłeś zabrać do tej roboty. Bożek został sam na gospodarze i kurde, wiecznie coś. A do tego jeszcze doszły kursy z integrowanej produkcji. No, raczej w to nie pójdziemy, zobaczymy. No i co? Bierzemy się do roboty, składamy to. Mam nadzieję, że chociaż wy pamiętacie, jak to było, bo ja nie pamiętam. Może już nie będę usmolony jak górnik po szychcie. Na głowę timelapsik i jazda z tematem. No i dobra. Łożyska mamy nabite. Ładnie se to chodzi. Jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem. Nic na siłę, wszystko młotkiem, ale pasuje. Składamy dalej. Thank you.
Łożyska mamy założone. Gdy będziecie mieli biedę zobaczyć, tam są takie sprężynki do łapek zabezpieczające. To też mamy założone wszystko. Zakładamy sprzęgło. Ja już widzę, mam na twarzy barwy wojenne. To dobrze. Bo czeka nas walka. Szczególnie jak będziemy zjeżdżać to. Powiem wam, dobrze być youtuberem. Bo obejrzałem sobie poprzedni film i zobaczyłem na nim, jak ta tarcza ma być, którą stroną obrócona do koła zamachowego. Kurczę, bo nie wiedziałem, bo ta mi wtedy wypadła. Ach, jest. I no i nie zdążyłem zobaczyć, czy ona ma być tak, czy tak. No ale na chłopski rozum już myślałem, że tak, a film mi to potwierdził. Czyli zakładamy. Siabata, pata, pata, pata. Ja już sobie tarczę tu wyraził, bo chciałem zobaczyć, czy pasuje ten wieloklin. To łożysko tutaj, byłem w sklepie z nim. Kurde, ono jest sztywne, pasowne, cichutko, opornie sobie chodzi, jak nowe łożysko. I chłop powiedział, że jak to mam zagraniczne, oryginalne, to żebym no nie zmienił. Niech ono sobie tak chodzi. No to co się będę z chłopem kłócił? Swoją pewnie rację ma, no. Już teraz takich łożysk nie robią, jak wtedy robili. To sprzęgło też, ta tarcza jakoś się różni trochę, nie? Nie ma nacięć, a niby też luk. No ale nowoczesność tu dotarła. O parala. Chodź! Chodź! Oć, 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 oć. I co teraz? I co teraz, Filipie? Teraz jesteśmy w dupie. Trzeba sobie śrubeczki naszykować. Też dali. W rzeszczawie. No to będziemy kręcić. A, ła, coś biło w dół, mi się rurka. Ojej. Ja nie z tych, co tak lubią moc. A zresztą nie mówmy na te tematy lepiej. Ech. Myślę, że pierwsze sobie weźmiemy, żebym do śrubki miał blisko. To tą śrubeczkę sobie damy tu. Tu i tu. Tak. Dobrze myślisz. Panie Wacławie, tu mamy 13 pewnie. Jo. To jest to. O, jakimś luzem. Ale, no ale powiedzmy, że to jest to. Śruba mi stąd spadnie, zajęczyć się. O. Dobra, tarcza tak. Rękawiczki mógłbyś sobie już zmienić, chociaż. Hej. Siup! Tak jest, panie Filipie. Panie Filipie, bardzo dobrze. Teraz to tu. Tu jest gdzieś góra, gdzieś dół. Idziesz, chłopie, szukał góry dołu. Nic nie widzę. Standardowo. Idziemy sobie po przekątnej. To będziemy w dół. Chyba jakieś lekkie sprzęgło odelżone. Czyli sportowe. Sportowe sprzęgło. Parara, parara. Ale nie będziemy dokręcać, gdyż iż trochę sobie wycentrujemy tarczę specjalistycznym przyrządem.
O, ładnie się nam rusza teraz. Powodzenia, jak się to zejdzie. Panie majster, powodzenia! To jest krzywe jak... nie powiem co. Może to wyglądać idiotycznie, co ja teraz robię, ale... No ale co? Nic. Tak! Dobrze, lepiej zadzwonić, popytać. Znajomy mechanik Grzesiu, którego pozdrawiamy, pożyczył mi do centrowania sprzęgła. Popuścimy se śrubeczkę, kręcimy se, wycentrujemy se sprzęgło, cały docisk dokręcimy, przynajmniej będziemy wiedzieli, że to mamy po naszemu genau. A na oko to wiecie, to chłop w szpitalu zmarł. Kombinował na lewe, na prawo, na lewe centymetr w lewo, na prawo centymetr w prawo i potem bym do głowy dostawał, jak trzeba było traktor zjechać. A takie coś się zastosujemy, będzie elegancko. No myślę, że to wycentrowało. Myślę, że to nawet wycentrowało. Ja bym to tak skręcił. Wydaje się być genau. Spróbujemy ten 25 N i zobaczymy. O Boże. No najmniej 28. No dobra. Zaczniemy. Damy był profilaktycznie 40. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja jeszcze sobie poczytam na necie, ile to tam ma być dokładnie, ale już dokręcony już zostanie. Nie wiem, 25 to mi się wydawało strasznie mało. Nie dość, że tu jest 6 śrub zamiast 12. Będzie dobrze. Dobra. Nastała wiekopomna chwila. Zjeżdżamy traktor. Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobię z tego timelapsa. Bo wiecie, że to będzie długo trwało. A my nie mamy czasu. Taki kunseczek został i nie chce się dziadostwa zjechać, ale na spokojnie, breszką, kółeczkiem poruszamy, tu podniosę, tam podniosę, tu poszarpię, a i za 2 godziny, ale wejdzie, a musi wejść, to pasuje jak tata, mama jak tego dają.
nie mam pomysłu. Czemu to tam nie chce spasować? Pieruństwo. Wibracje. Tu by nawet gwint złapał. Złapiemy na śrubę, górną lekko. Puścimy ten i to... będzie.